Cześć kochani, dziś zapraszam Was na bardzo fajne, wiosenne zdobienie. Najpierw jednak pozbędę się poprzedniego koloru. Mam tu na paznokciach kolor mint. Nakładam bazę, a następnie nakładam hardy w kolorze milk, żeby wygładzić jakby i ujednolicić kolor paznokcia. Będzie to fajny podkład pod nowe kolory i sprawi, że moje paznokcie nie będą tak łatwo pękać. Teraz przejdźmy do kolorów. Jak widzicie, wybrałam jeden taki odblaskowy żółty, odblaskowy neon, taki bardziej różowy i dwa odcienie lila. Do tego dobrałam sobie takie jakby połamane szkiełka, coś takiego, takie pokruszone kawałeczki. Nawet ciężko mi opisać dokładnie, co to jest, taka folia, takie szkło. Najpierw zabrałam się do tego, żeby dobrać kolor tej folii do koloru lakieru. Następnie położyłam jedną warstwę lakieru i utwardziłam wszystko w lampie. Jak widzicie, nałożyłam najpierw żółty, następnie dwa fioletowe, a później ten odblaskowy neon. Utwardziłam całość i nałożyłam drugą warstwę. Po nałożeniu drugiej warstwy zaczęłam aplikować szkiełka. Najpierw robiłam to pensetą, jednak stwierdziłam, że pensetą nie ma to w ogóle sensu i o wiele wygodniej robi się to po prostu drewnianym patyczkiem. Nie układałam tu konkretnych wzorów, zrobiłam to po prostu zupełnie przypadkowo i mogę Wam od razu zdradzić, że o wiele łatwiej przykleja się mniejsze kawałki niż duże. Tak to wygląda przed utwardzeniem, także pamiętajcie, utwardzamy na drugiej warstwie koloru. I następnie maluję warstwą topu No Wipe. Utwardzam to w lampie. Pamiętajcie, żeby przykryć dobrze aż po same końce. No i sprawdzam, czy nic mi nie odstaje. Tu niestety troszeczkę niektóre kawałki mi odstawały, więc delikatnie spiłowałam niektóre miejsca. A następnie przykryłam jeszcze jedną warstwą top coatu. Tutaj możecie zobaczyć, co oglądałam podczas robienia paznokci. Jestem ciekawa, czy zgadniecie, co to za youtuberka. Piszcie w komentarzach. I tak wyszły moje paznokcie. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że są o wiele grubsze niż standardowo, natomiast jeżeli wtapiacie takie elementy, musicie się z tym liczyć, że będziecie musieli nałożyć więcej topu, żeby po prostu dobrze pokryć każdy element. Także paznokcie wyszły zdecydowanie grubsze, natomiast mam pewność, że mi się nie połamią i wyglądają bardzo oryginalnie. Także jeżeli lubicie filmy o zdobieniu paznokci, zostawcie mi kciuki do góry, no i częściej będę je dla Was nagrywać. Buziaki kochani, pa pa!